Zwyciężają ludzie, którzy posługują się bez jakiegokolwiek skrępowania populistyczną, często bardzo nierealną obietnicą, posługują się kłamstwem. Ludzie e, sami niezwykle kontrowersyjni. E, tacy ludzie jak Nigel Farage czy Boris Johnson zostają nagrodzeni przez większość Brytyjczyków. Donald Trump, który ewidentnie oszukuje dużą część swojego społeczeństwa, zostaje nagrodzony przez Amerykanów. To jest problem, nad którym pewnie trzeba będzie się trochę zastanowić. Ale to ma oczywiście wpływ na sytuację szerszą, polityczną świata. Sama perspektywa wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej trzęsie Europą. Jeśli się zrealizuje, to będzie miała konsekwencje ponad europejskie. Czytam już dziś opracowania, które mówią, jeżeli szokiem był, był Brexit, to Trump jest szokiem do kwadratu. No to jest oczywiście... Ta, dla rynków i gospodarki. To jest oczywiście wydarzenie w tym sensie ważniejsze, że jednak przy całym respekcie dla Wielkiej Brytanii, jeśli porównamy PKB Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, to różnica jest mniej więcej jak 1 do 8, gdy chodzi o rolę odgrywaną w świecie, także gdy idzie o kwestie polityczne, bezpieczeństwa itd., itd. Trump zapowiadał wiele bardzo kontrowersyjnych rzeczy i w tej chwili podstawowe pytanie jest takie, czy... Tak jak wielu polityków przed nim, co, co prognozował mój przedmówca pański, wcześniejszy rozmówca, będzie się teraz tego wycofywał, będzie o tym zapominał, czy też będzie realizował to. Trump w przeciwieństwie do większości polityków wydaje mi się, że jest mega narcystyczny, mega próżny, mega egotyczny. W związku z tym jest nieco większe prawdopodobieństwo, że będzie mniej ufał doradcom, a bardziej kierował się tym, co uważa za swoją wiedzę, swoją intuicję i tak jeśli tak będzie, to wstrząsy będą oczekiwały i struktury polityczne świata, w tym na przykład Sojusz Północnoatlantycki i gospodarkę międzynarodową. Do całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl Ukośnik Audycje.